My nie chcieli udawać, że chcemy pokonać Limanów. Myśmy grali o pełną pulę o 3 punkty. Niestety ja uważam, jestem święcie przekonany, że przy wyniku 2-1 w polu karnym Garzeł podbił piłkę ręką, powinien dostać czerwoną kartkę, powinien być rzut karny i mecz by się zupełnie inaczej po prostu ułożył. Ja nie będę mówił, czy sędziowie, czy tacy, czy inaczej. Ja mówię o sytuacji, która była ewidentna. Był rzut karny, czerwona kartka dla przeciwnika, bo specjalnie piłkę odbił rękę. Wszyscy to widzieli. Z każdą minutą było bardzo nerwowo na boisku. Obie drużyny kończyły ten mecz w dziesiątkę. To znaczy ja uważam tak, że myślę, że przy tym rzucie wolnym, gdzie Czajka został wyrzucony z boiska, to troszeczkę pan sędzia się pośpieszył. Zresztą nie chcę rozmawiać na te tematy sędziowskie i tak dalej. Nie ja jestem od tego, ktoś inny powinien tego pana zweryfikować. Tyle na ten temat. Nerwy były, bo wiadomo, że pula z jednej i z drugiej strony. Myśmy chcieli zagrać i zagraliśmy ambitnie, zagraliśmy z honorem, zagraliśmy dla siebie ten mecz i uważam, że graliśmy dobrą piłkę. Rozpoczęliście dobrze, 1-0, później wyrównanie po szczale Dziadzi, takim niesygnalizowanym, tak trochę zaskoczony był Grzeziański. No tak, panie redaktorze, powiem szczerze, biednemu wiatr w oczy. Tyle na tą sytuację, którą strzelił Wojtek. Bardzo ładnie, Wojtek wiadomo, Wojtek jest bardzo dobrze wyszkolonym zawodnikiem i z piłką potrafi wiele rzeczy zrobić. Po meczu w szatni był burmistrz miasta Wiśnicz, pan Gaworczyk. O czym była rozmowa? Podziękował zawodnikom za fajny mecz, za ambicje, za honor i tyle. Nie było żadnych rozmów tam o finansach, bo wiemy, że nie jest ciekawie. Nie. Jeśli chodzi o te rzeczy, to ja bardzo proszę pytać zarząd, proszę pytać głównego sponsora, którym jest gmina. To leży po stronie właśnie zarządu, po stronie sponsora. My po prostu staramy się robić swoje. Dzisiaj się nie udało, szkoda, bo fajny mecz, pogoda, dużo zdrowia, jeden i drugi zespół, ale naprawdę chłopaki, dwie kontuzje, znowu mi okroiło zespół, znowu mam duży problem, bo dwóch zawodników z podstawowego składu mi wyskoczyło. Tak to wygląda, tak mówię, biednemu wiatr w oczy.